Kiedy w Sejmie pytałem zarówno posłów PO, jak i PiS czy SLD o szansę komisji do sprawy Olewnika, padała zazwyczaj bardzo podobna odpowiedź. Wszyscy deklarowali, że bardzo dobrze byłoby, aby komisja bardzo dokładnie zanalizowała, gdzie leżały błędy policji, która prowadziła śledztwo, prokuratury, która to nadzorowała, czy wreszcie służby więzienniczej, ale zaraz wszyscy dodawali, no tak, ale boimy się politycznej jatki. Być może wybór Andrzeja Czumę na ministra sprawiedliwości, którego dokonał dzisiaj premier Donald Tusk, daje jakąś szansę tej komisji. Czuma nie jest człowiekiem, którego można utożsamiać z SLD, na pewno też nie z PiS-em, ale też nie jest człowiekiem, który odpowiada za roczne rządy ministra Ćwiąkalskiego, za rządów, którego to, przypomnijmy, ludzie, którzy wykazali się indolencją w sprawie Olewnika, no robili kariery nadal. Jeśli Andrzej Czuma będzie umiał współpracować z komisją w wyjaśnieniu, co tak naprawdę powodowało aurę niemocy wokół porwania płockiego biznesmena, no to będzie to bardzo dobry postęp w kierunku przywrócenia dobrego imienia komisjom. Komisjom, których od razu zaznaczmy, w komisji, w której kierował Andrzej Czuma, też niestety nie obyło się bez politycznych awantur. Andrzej Czuma w temacie komisji, jakby powiedział Lech Wałęsa, dostaje drugą szansę. Miejmy nadzieję, że ją wykorzysta.